Hej kochani, witajcie na kanale Beauty Miszmasza. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii Projekt Denko, bo słuchajcie, trochę jeszcze tego mam, a mam tego właśnie tyle i tutaj są kosmetyki, które w ostatnim czasie zużyłam. Słuchajcie, ja mam tak, że kupuję kosmetyki jakby seriami, wiecie, kupuję, idę, robię jakieś tam zakupy x rzeczy na raz, no i tak jest, że na przykład używam 3 podkładów na raz, 3 korektorów na raz, kilku tuszy do rzęs na raz. Ej, tak, wiecie, później jest, że jak mi się wszystko kończy, to kończy mi się na raz i tutaj jest tego tyle, że my dzisiaj na pewno tego wszystkiego nie obgadamy. Znaczy, teoretycznie moglibyśmy, no ale to by było z jakieś 1,5 godziny gadania. Ja myślę, że moje gardło tego nie wytrzyma, tym bardziej, że na dworze już jest chłodno i ja ostatnio mam trochę podrażnione to gardło, a poza tym Wasze uszy też tego nie wytrzymają. 1,5 godziny mojego gadania to jest jednak za dużo gadania. Poza tym ktoś ostatnio mi napisał komentarz, że ja dużo gadam, a i że gadam o rzeczach, które Wy już wiecie. No, więc... No to kochani, przejdźmy sobie do omawiania. Pierwszą rzeczą, którą ja sobie tutaj chwyciłam, to jest suchy szampon. I to jest suchy szampon z marki, której ja za bardzo nie znam, dlatego że nie używałam wcześniej kosmetyków z tej marki. To jest Nuki. Nawet nie wiem dokładnie, jak to wypowiedzieć, szczerze Wam powiem. Ja ten suchy szampon dorwałam w Biedronce, kupiłam go za jakieś 6 zł, więc cena jest zabójcza, tym bardziej, że on ma tutaj 200 ml, więc słuchajcie, 6 zł 200 ml, no jak za darmo, tylko że problem był jeden, bo on tak średnio spełniał swoją funkcję, bo okej, to nie jest suchy szampon przeznaczony do ciemnych włosów, a ja mam ciemne włosy, więc jak sobie wyobrażacie, no trochę było go widać. Natomiast naprawdę on bardzo brzydko osadzał się na włosach i bardzo ciężko go się wyczesywało i problem był taki, że on sprawiał wrażenie po wyczesaniu, jakby miała po prostu łupież. I problem był taki, że on nie bardzo mi odświeżał te włosy, więc no niestety cena adekwatna do jakości, niestety. No i Wam powiem, jedynym plusem tego produktu, oprócz tego, że on jest duży i tani, to jest to, że on po prostu ładnie pachnie, bo on ma taki zapach takiej brzoskwinki. Nie jest taka super słodka, nie jest przesadzona, była fajna, taka no naprawdę przyjemny zapach, taki naprawdę myślę, że wielu osobom się spodoba, tylko co z tego, że suchy szampon ma ładny zapach, jak nie spełnia swojej funkcji i naprawdę to były włosy, które ja w poprzedni dzień myłam, więc to jest kwestia tego, że mi się szybko przytłuszczają włosy, natomiast one nie były takie całkiem tłuste, ale gdzieś tam wiecie, tutaj te takie strategiczne miejsca, tam blisko czoła. No i on nawet z tym sobie nie radził, także jeżeli ktoś, nie wiem, chce go użyć na naprawdę mocno przetłuszczone włosy, no to to w ogóle nie ma sensu, to się Wam nie sprawdzi. Także no niestety, Biedronka, sorry. A tutaj moi drodzy, mamy coś, co jest kolejnym bublem, niestety. To jest odżywka kokosowa, którą ja zamówiłam na stronie Ekobieca. I Ekobieca generalnie jest fajną drogerią, mają fajne rzeczy, mają też tanie rzeczy. Nie wszystkie, ale można coś fajnego i taniego znaleźć, ale to nie o drogerii. Pomijając fakt, że sorry, że to opakowanie jest takie zasyfiałe, ale długo stało pod prysznicem, a długo stało dlatego, że ja bardzo usilnie sama z sobą walczyłam, żeby zużyć tą odżywkę, dlatego, że ona mi w ogóle nie leżała. Dlatego, że jej konsystencja była taka dziwna, jakby trochę lejąca. Myślałam, że będzie ładny zapach kokosowy, ja uwielbiam kokosik, ale to nie był ładny kokosik, nie. I ona z włosami praktycznie nic nie robiła, to jest odżywka, która miała być niby laminująca, więc ja liczyłam na to, że te włosy będą być takie gładkie, wygładzone, lejące, takie wiecie, sypiące się jak z reklamy. No nie, ani się nie błyszczały, ani się jakoś nie zrobiły super wow, proste, sypiące, błyszczące, nic z nimi się więcej nie działo, oprócz tego, że trochę łatwiej mi się po prostu po myciu te włosy rozczesywało, ale to jest jakąkolwiek, ja nałożę odżywkę czy olejek na włosy, to zawsze te włosy jakoś lepiej się rozczesują wtedy, no więc to jedyna funkcja, jaką ten produkt otóż mi dał. I ta marka to jest w ogóle Fresh Cosmetics. Ja też raczej z tą marką wcześniej nie miałam styczności. Miałam jeszcze kiedyś szampon z tej marki i też był kiczowaty. Natomiast oba te produkty, bo i tamten szampon, jak i ta odżywka, którą ostatnio w końcu zużyłam, kosztowało około 5-6 zł. Wzięłam nawet testowanie, bo wiecie, czasami jest tak, że to, co jest tanie, to nie znaczy, że jest złe. Niestety tutaj znowu tak było. I to też był produkt, który ja kupiłam w regularnej cenie, więc w promocji, to nie wiem, a jakbym dała na niego 3 zeta, to bym nie żałowała. Natomiast 6 zł to jest tyle co nic, ale wiecie, ja naprawdę usilnie walczyłam sama ze sobą, żeby w końcu zużyć tą odżywkę, więc jeżeli kiedyś tą odżywkę gdzieś zobaczycie, to raczej jej nie kupujcie, chyba że na przykład chcecie coś w
w stylu odżywki, jak na przykład sobie chcecie spłukać olej z włosów. No to wiecie, no to to niektórzy tak płuczą właśnie olej z włosów, nie? Że używają odżywki. No wtedy nie jest szkoda takiej odżywki. No to to chyba jest jedyne zastosowanie, którą mogłaby mieć ta odżywka. I to właściwie jest tyle. To tak może dla odmiany tak zerkłam, co sobie chwycę i wiecie co, pokażę Wam coś, z czego ja byłam ostatnio zadowolona. To jest pianeczka, tylko że to jest kremik do rąk w piance. No ja już Wam niestety go nie pokażę, bo on jest zużyty, nie? Ale to po prostu, o, tak się psikało, no wiadomo, standardowe opakowanie do psikania jak pianka. To jest Hebe Cosmetic. I pomijając fakt, że ten produkt bardzo ładnie pachniał, bo tutaj jest tak... Tutaj jest migdał, jest brzoskwinia i jest malinka. I tak ten produkt ma glicerynę, więc jeżeli ktoś nie lubi, no to jest minus. Natomiast on nie zostawia takiej tłustej powłoki, bardzo fajnie się wchłania i nie jest taki, że później wiecie, macie to takie uczucie jak po niektórych produktach z gliceryną, więc tutaj tej gliceryny moim zdaniem w ogóle nie czuć. Ale wracając do zapachu, bardzo ładny, bardzo świeży, nie jest taki bardzo słodki, więc dla osób, które nie lubią takich słodkich zapachów, będzie fajny. Plus jeszcze to, że on bardzo fajnie nawilża i w ogóle ta aplikacja mnie zaskoczyła. Ja nigdy wcześniej nie miałam takiego, wiecie, kremu do rąk, który się aplikuje w ten sposób. Bardzo fajne rozwiązanie, położyć sobie gdzieś koło łóżka i wiecie, chodzicie i co chwilę pikacie. No super, ja go bardzo szybko zużyłam. Go tutaj jest 100 ml i powiem Wam, że nie pamiętam, ile on kosztował, bo ja już go tak dawno zużyłam, ale ja Wam tutaj oczywiście wszystko, wiecie, zrobię tak jak ostatnio, będziecie mieli ceny i tak to rozwiążemy. Ale słuchajcie, produkt generalnie fajny, ja go dopadłam też na promocji, z tego co pamiętam, więc generalnie jego cena była odpowiednia, bo skoro ja coś kupuję, to znaczy, że nie jest za drogie, bo ja często mam tak, że wiecie, idę do sklepu i fajne, patrzę na cenę i niefajne. No i tak się kończą moje zakupy. No i polećmy sobie dalej. Tutaj mam coś, co... O, to pamiętam cenę, bo Wam powiem, że skończyłam go stosunkowo niedawno i kupiłam go też stosunkowo niedawno. To jest kolejny suchy szampon. I... mogłam wyłączyć ten telefon. No dobra. To jest suchy szampon z Batiste. I ja przyznaję Wam się bez bicia, to jest mój pierwszy suchy szampon z Batiste. Jak na osobę, która nagminnie używa po prostu sobie szamponów, można byłoby się spodziewać, że ja będę dużo kupowała tego Batiste. Jest produkt bardzo popularny. Natomiast średnio, w sensie wiecie, ja za niego dałam w promocji około 12 zł, tam 12 z haczykiem w Hebe go kupiłam i taka była właśnie promocja. No, nie wiem, jakby w ogóle nie czuję różnicy pomiędzy tym, jak wiecie, tam sobie sprawdzałam te szampony, to mam wrażenie, że one się w ogóle niczym nie różnią, oprócz tym, że etykietą i to jest tyle, bo kiedyś miałam raz okazję użyć innego szamponu do ciemnych włosów z Batiste i to był szampon mojej koleżanki, po prostu sobie trochę psiknęłam i pomijając fakt, że tu jest inna seria, bo to nie jest do tych ciemnych włosów, to jest jakaś błyszcząca niby i nie, tu nie ma żadnych drobin, brokatu, tu się nic nie świeci, nic się nie błyszczy, ani nic. Nic się z tym nie dzieje, włosy też nie są, powiem, jakoś super olśniące, ani nic. No czy on działał? No działał, on mi odświeżał włosy. Natomiast wiecie co, ja wolę sobie na przykład kupić tańszy szampon, na przykład suchy szampon z Isany i on mi się super sprawdza i jest o wiele, wiele tańszy i w promocji można go dostać za jakoś 8-9 zł, coś w ten deseń. No tutaj pojemność to Wam powiem, że... Kurczę, nawet nie wiem, gdzie tu jest dobre. Jest 200 ml, czyli to jest duży szampon. No ale nadal, jakbym miała za niego dać tyle, ile on kosztuje w regularnej cenie, to trochę to jest dla mnie za dużo jak na suchy szampon. Można mieć tańszy suchy szampon i on też się super sprawdzi. On się sprawdza, ale dla mnie po prostu, jeżeli ja mogę mieć coś, co ma taką samą funkcję w tańszej cenie, to wybieram tańszą cenę, no i tyle. Ja powiem Wam szczerze, że się spodziewałam, że te szampony z Batiste będą robiły nie wiadomo jaki super wow efekt, w ogóle, że te włosy będą, nie wiem, jakieś no... jak z okładki, ja nie wiem, co ja sobie wyobrażałam. Widzicie, to tak jest, że jak coś jest bardzo reklamowane i jest popularne, to później człowiek sobie snuje o tym wyobrażenia. No i to ja się trochę zawiodłam, bo to jest zwykły suchy szampon, który nic więcej z moimi włosami nie robi, oprócz odświeżenia. Nie było żadnego uniesienia, ani nic w ten deseń. I co ja Wam o nim mogę powiedzieć, to to, że mam wrażenie, że on jest mało wydajny, dlatego, że on mi się bardzo szybko skończył. I tak owszem, że ja używam bardzo, bardzo często suchych szamponów, ale porównując tak do innych opakowań, jak na przykład, nie wiem, Isana, czy tak jak tutaj ten produkt, który wcześniej Wam pokazywałam, on jest w tej samej pojemności, to mam wrażenie, że tamten mi na przykład na dłużej starczył niż ten, gdzie ten na przykład mi lepiej, wiecie, odświeżał te włosy, więc sam tego naprawdę dużo później waliłam, bo się łudziłam, że jak go dam więcej, to że będzie lepiej. Okazało się, że nie.
No i tak wracając do tego tematu, do tego szamponu, to Wam powiem, że no ja się zawiodłam. Dla mnie to jest za drogi szampon do włosów. No wiecie co, zły szampon do włosów, który kosztuje dwie dychy, dla mnie to jest trochę przegięcie. A teraz pokażę Wam coś z innej serii, bo tutaj mam produkt, który bardzo fajnie mi służył, służył mi na wiele sposobów i to jest taki bambusowy żel. Też go dopadłam w Hebe, kupiłam go już bardzo dawno temu go już też zużyłam. I co ja Wam mogę o nim powiedzieć, to to, że bardzo mnie zaskoczył, dlatego że on jest wielofunkcyjny. Ja go kupiłam w promocji, ja mam regularną cenę gdzieś tutaj wyświetlę, natomiast ja w promocji dałam za niego grosze i dałam za niego niecałe 10 zł, więc słuchajcie, za coś, co ma pojemność, tutaj Wam zaraz powiem, ile to ma pojemności. 250 ml plus 20 ml gratis. Te gratis to ja tak zawsze biorę, wiecie, z przymrużeniem oka, ale tak jest napisane. Niby to ma 99% bambusa i wiecie co jest fajne? To jest produkt tak wielofunkcyjny, że on jest super, jeżeli gdzieś jedziecie, bo nałożycie go na włosy w formie odżywienia. Wiecie, no nie na całe włosy, ale gdzieś tam od połowy w dół, na końcówki. Sprawdza się. Nie daje efektu super wow jak dobra maska, natomiast jest to fajne, bo możecie sobie, wiecie, na przykład faktycznie gdzieś tam się wspomóc, jak nie chcecie brać dużej ilości rzeczy. Nadaje się jako balsam taki do ciała, wiecie, po prysznicu. On nie ma konsystencji balsamu, bo to jest żel, natomiast działa jak balsam, po prostu dobrze nawilża. Minus jest taki, że długo się wchłania, mimo tego, że jest bardzo taki wodnisty, jest taki wręcz lejący się. To wiecie, jak go otwieracie, musicie po prostu uważać, żeby Wam gdzieś nie wypadł. On jest do tego stopnia leisty. Wydawałoby się, że z racji tego on się szybko, ładnie, fajnie wchłonie. No nie, nie wchłania się ładnie, szybko. No, jest fajny, natomiast bardzo długo trzeba poczekać, żeby on się wchłonął. To jest jedyny minus tego produktu. Co jest jeszcze fajne, możecie go sobie nałożyć też na buzię. I fajne jest to, że nawet ja z moimi rozszerzonymi porami nie zauważyłam, żeby on mnie zapychał. Co jest też fajne, to jest produkt łagodzący, więc generalnie jak macie podrażnioną skórę, dobra opcja. Natomiast ja go też używałam po tym, jak gdzieś tam przesadziłam sobie na przykład solarium, wiecie, no nie do tego stopnia, że mi się super spaliła, natomiast to był mój wtedy zamiennik balsamu. No i to też jest dedykowane do właśnie takich sytuacji, jak gdzieś tam macie przesuszoną skórę, ona jest podrażniona i tak dalej. Tak samo dedykowany jest, jeżeli macie na przykład trądzik, to niby też to ma działać nam trochę, powiedzmy, leczniczą, bo właściwości antyseptyczne i tak dalej. No generalnie produkt jest fajny, bo no jest wielofunkcyjny, jest super, jeżeli chcecie go wziąć w podróż. Zapach ma taki fajny, neutralny, taki świeży, bym powiedziała. Konsystencja mi generalnie odpowiadała, bo wiecie, z jednej strony jest problem, że musicie łapać, jak otwieracie opakowanie, natomiast ja strasznie nie lubię gęstych produktów. Ja wiem, że jak coś mamy do bardzo suchej skóry, to zazwyczaj to jest bardzo gęste i musimy to wmaziać w tą skórę. Natomiast ja tego nie lubię. Nie lubię, jak coś mi sprawia problem z rozprowadzaniem. To się rozprowadza tak szybko, że po prostu nawet nie zauważycie, że to zrobiliście. Naprawdę. Więc dla mnie to jest duży plus kolejny tego produktu. No fajny jest, naprawdę. To jest produkt, który Wam mogę polecić. A tutaj Wam pokażę coś, co moim zdaniem bardzo fajnie zaskakuje, dlatego że ja byłam, no, tak nastawiona na to, że to będzie jeden z tych produktów, które są przereklamowane. Natomiast okazało się, że nie. To jest maskara z Bourjois i to jest Ultra Black Volume Reveal. To jest ta właśnie trójkątna z lusterkiem. I wiecie co? Ja stwierdziłam, że nie dam dużo za tusz do rzęs, dlatego że on ma lusterko. Biłam się z myślami. Ja lubię tanie tusze do rzęs, w ogóle Wam powiem. A może to jest kwestia tego, że ja po prostu lubię moje rzęsy i uważam, że nie potrzebuję z nimi robić nie wiadomo co, więc płacenie kilkudziesięciu złotych za tusz do rzęs jest dla mnie często bitwą. Ja się zastanawiam, czy warto jest kupić i mieć ekstra tusz, czy nie warto jest, bo może być tak, że będzie klapa, a na przykład te tanie też mi się sprawdzają. I z tym tuszem tak miałam. I go tak kupiłam, nie do końca byłam przekonana i on mnie bardzo miło zaskoczył. Słuchajcie, świetny jest, naprawdę świetny, na bardzo długo mi wystarczył. Bardzo jest fajny, jeżeli chodzi o to lusterko tutaj. Naprawdę super się maluje dzięki temu lusterku, bo naprawdę fajnie możecie sobie gdzieś tutaj dotrzeć. No jest to super też, jak gdzieś idziecie, możecie wrzucić do torebki, macie lusterko, wiecie, coś Wam wpadnie do oka i sobie sprawdzacie. Ono jest naprawdę bardzo jakościowo dobrze zrobione. I co mi się jeszcze podoba, to szczoteczka. Szczoteczka jest tak zrobiona, że jest idealna, potem nie jest krótka, nie jest za gęsta, nie jest tą taką spiralką, której ja po prostu nie cierpię. No jest idealna dla mnie. Ja po prostu takie szczoteczki uwielbiam. Dla mnie w ogóle naprawdę sztos. To jest jeden z tych produktów, który Wam mogę z czystym sumieniem polecić, bo jest warty swojej ceny.
I co Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o noszenie go w ciągu dnia? On się nie kruszy, on się nie sypie absolutnie, on się nie rozmazuje, nieważne jakich tłustych sobie tam korektorów nie nałożę, on się trzyma naprawdę bardzo dobrze, a to jest duży plus, bo czasami jest tak, że wiecie, nałożymy bardziej tłusty korektor i później jest problem, bo chodzimy jak panda. Tutaj tego nie ma, on się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. I wiecie co, dzisiaj będzie jakiś odcinek z bublami, bo tutaj jest coś, co mnie też było takim bublem, to jest Cocoa Brown. No i wam powiem tak, jak macie już na sobie samoopalacz i użyjecie tego w formie takiego podbicia tego opalenia, to jest jeszcze spoko. Ale pod warunkiem, że macie wcześniej na sobie fajny samoopalacz. Jeżeli jesteście bladziochy tak jak ja w tym momencie już nie mam na sobie samoopalacza, nie jestem też opalona i w tym przypadku ten produkt się w ogóle nie sprawdza. On średnio się nakłada, nie fajnie się transferuje, wiecie, on trochę w plamy idzie i mimo tego, że naprawdę ja mam w ogóle swoją drogą, mam świetną rękawicę do samoopalaczy i ona mi się mega fajnie sprawdza, naprawdę fajnie się nią pracuje, to niestety nawet przy takiej fajnej rękawicy, która jest super, to ten produkt mi się beznadziejnie stosuje. Co ja Wam mogę o nim powiedzieć, to, że spodziewałam się też, że on będzie naprawdę dark. Tutaj jest napisane, że on jest niby dark. Nie jest dark. Powiem Wam, że nie jest to najlepszy samoopalacz. Jest fajny, jak chcecie sobie odświeżyć już samoopalacz, który macie wcześniej nałożony i on jest fajny, to gdzieś tam, żeby trochę to podbić i odświeżyć ten efekt, tak, jako takie wspomaganie. No ale zazwyczaj ludzie nie kupują po to samoopalaczy, tylko kupujemy ten samoopalacz po to, żeby on sam w sobie był dobry. No to jest średni produkt, to jest Cocoa Brown i Wam powiem, że ja nie licząc samoopalaczy i rękawicy, bo miałam też rękawicę dedykowaną do tego samoopalacza, miałam też jeszcze jeden samoopalacz i miałam jeszcze piankę, która była removerem. I to były jedyne produkty, z którymi ja miałam styczność i Wam powiem, że wszystkie dla mnie są beznadziejne. Nie jestem przekonana w ogóle do tej marki, dlatego że rękawica mi się rozleciała bardzo szybko, remover też był beznadziejny. I tylko dobrze, że na to nie zareagowałam alergicznie, to jest jakiś plus, bo jeżeli chodzi o remover, to zareagowałam alergicznie. I właściwie to jest chyba jedyny plus w tym produkcie dla mnie, że no ewentualnie możecie sobie odświeżyć swój samoopalacz i on gdzieś tam trochę świeżo bardziej wygląda, gdzieś tam faktycznie trochę wyrównacie tym. Natomiast wiecie, jeżeli chcecie tak na świeżo nałożyć sobie samoopalacz, a jesteście bladzi, to narobicie sobie plam moim zdaniem i on średnio się trzyma, a jak schodzi, to schodzi w plamy i to jest też dla mnie bardzo duży plus, dlatego że ja w ogóle powinnam być testerką samoopalaczy, bo ja ich w ciągu roku tyle zużywam, że to jest po prostu full. Ja w ogóle jak wchodzę do Rossmana i kupuję samoopalacze albo do Hebe, to ja nie wchodzę z jednym, ja kupuję parę. I testowałam różne metody samoopalaczy, takie wiecie, no naprawdę różne. I to jest jeden z najgorszych samoopalaczy. Nie kupujcie tego, nie warto. Chyba, że nie wiem, jest w promocji i chcecie sobie odświeżyć swój samoopalacz, który naprawdę jest ekstra super, ale to jest jedyna funkcja, do której on się sprawdza. Jeżeli chodzi o sam produkt w sobie, to nie. To nie jest warte. Nie kupujcie tego, serio. Teraz dla odmiany, ja tak sobie może wybiorę coś, co lubię, dlatego że tutaj, ja nie wiem, czy Wy kojarzycie, jeżeli nie, to Was odsyłam do mojego poprzedniego odcinka, bo to jest maska do włosów, o której ja już Wam ostatnio mówiłam, tylko że to jest inna jakby wersja. To jest wersja truskawkowa. Tak jak w tamtej sobie poprzedniej zachwalałam bardzo zapach, dlatego że był dyniowy i on był tak cudowny, to tak tutaj Wam tego zapachu nie zachwalę, bo to jest truskawka, która jest spoko, ona mnie nie drażni, jeżeli chodzi o zapach, natomiast ona jest sztuczna, nie jest to raczej fajna truskawka, nie jest taka no, słodziutka, no taka se jest. Ale jeżeli chodzi o tą maskę, to tak, raz, że ona działa i robi mi fajne włosy po myciu i naprawdę fajnie mi je wygładza, odżywia i te włosy się fajnie rozczesują. Dwa, że cena tej maski za 200 ml to jest po prostu zabójcza cena, bo ona kosztuje parę zeta. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, ja za nią dałam około 4 zł. I naprawdę wiecie co, to tak jak faktycznie, że używam od połowy w dół, nie nakładam po całości, no ale nawet za 4 zł gdzieś tam użyć na 3-4 razy, no to jest spoko opcja. I na przykład to jest też spoko opcja, jak na przykład wiecie, że te maski Wam szybko schodzą, a chcecie gdzieś pojechać, to kupujecie sobie jedną taką maskę, jedziecie na parę dni gdzieś i wiecie, no jadąc sam bierzecie tą maskę, ale już wracając po prostu wyrzucacie opakowanie, bo akurat zużyjecie, no to jest też spoko rozwiązanie właśnie na wyjazdy. Ja strasznie nie lubię się pakować jak gdzieś jadę i bardzo zawsze mam problem z tym, że muszę wziąć tyle rzeczy, to muszę wziąć, tamto wziąć. Mnie to drażni, że jak gdzieś jadę, to muszę wziąć pół mieszkania.
I dla mnie takie rzeczy są fajnym rozwiązaniem, bo później po prostu wyrzucam i się nie martwię. Więc fajna na wyjazd, fajna jeżeli chodzi o jakby działanie i fajna jeżeli chodzi o cenę. No, zapach taki średni. Ja po prostu nie znalazłam tej mojej ukochanej dyniowej. Liczę na to, że jeszcze ją w tym roku znajdę. Teraz była właśnie ta truskawkowa. Widziałam jeszcze bananową. Bananowe jeszcze nie testowałam, ale to jest kwestia czasu. A tutaj mamy coś, co jest mocno zdezolowane. I słuchajcie, to jest taki secik do konturowania. I to jest Ultra Fair CO1. Taki jest ten numerek tego. To jest secik z Revolution. I słuchajcie, on mi towarzyszył bardzo długo. Nie wiem, czy go nawet w ostatnich ulubieńcach nie pokazywałam Wam, bo ja go nagminnie bardzo, bardzo długo stosowałam. No do tego stopnia, że aż już go wyświechtałam. Był bronzer, rozświetlacz i róż. Fajny, delikatny na co dzień, szczególnie jak macie taką karnację właśnie, o jak ja, jesteście bladziochami, to się Wam sprawdzi, dlatego że to nie jest bardzo mocne, to nie jest inwazyjne. Nie narobicie sobie tym plam, wystarczy, że gdzieś tam trochę zwrócicie uwagę, jak nakładacie ten produkt i nie narobicie sobie plam. Naprawdę jest spoko. Wystarczy na bardzo długo i ma bardzo fajną cenę. Naprawdę to jest jeden z moich produktów, który żałuję, że mi się skończył po prostu. Fajny, naprawdę fajny. To jest produkt, który Wam polecam. I tak samo mogę Wam polecić otóż tą bazę. To jest baza, która towarzyszyła mi, o Jezu, przez ile ona mi towarzyszyła? Przez bardzo długo. Ja ją miałam tak długo, że aż wstyd się przyznać, że ja miałam tak długo. I słuchajcie, tego produktu tutaj było 6,5 grama. To jest baza pod cienie od Ingrid. I ona mi służyła w takim codziennym makijażu, taki jak na przykład mam dzisiaj. Wiecie co, no jak robiłam większe makijaże czasami też. Natomiast na codzienny makijaż super się sprawdza. No wiadomo, że to nie jest baza, która sobie tam super poradzi na przykład z warstwą brokatów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taki makijaż, jaki mam na przykład dzisiaj, to spoko się sprawdzała. I co ja Wam mogę o niej powiedzieć? Ona jest bardzo wydajna, naprawdę bardzo wydajna. Troszeczkę wyrównuje kolory, była też bardzo tania. Ja ją wyświechtałam po prostu do granic możliwości. Do granic możliwości. Ja tak uwielbiałam tą bazę, że bardzo ciężko mi się było z nią pożegnać. Ona też za nią była długo, więc wiecie, człowiek się przyzwyczaja jednak. Więc to jeden z nielicznych produktów od Ingrid, które ja Wam mogę polecić, dlatego że ja generalnie, jeżeli chodzi o Ingrid, a miałam dużo ich różnych produktów, bo i korektory, i podkłady, i tak dalej, to tak nie przepadam za nimi. Natomiast ta baza była naprawdę spoko. O, a tutaj Wam pokażę produkt, który mnie bardzo miło zaskoczył, dlatego że to jest w ogóle podkład sceniczny z Yandy. Ja Wam go też testowałam. I słuchajcie, jeżeli ktoś oglądał ten film, to wie, że ja na początku nie byłam przekonana, a on naprawdę, ja nie wiem, co się z nim dzieje, ale ja mam wrażenie, że im dłużej on jest na skórze, to tym on jakby lepiej wygląda, jakby się wtapiał w tą skórę, dopasowywał, jakby to, ja nie wiem, co się z nim dzieje. Naprawdę fajny produkt, on też nie kosztuje super dużo. Jest fajnie, bo jest łatwo dostępny, bo go możecie dostać w Rossmanie. Z tego co kojarzę, jest jeszcze druga wersja i on jest w wersji wtedy matującej. Ja sobie wybrałam ten dobrze kryjący i nie jest on taką całkiem szpachlą, jak nie wiem, Double Wear albo na przykład niektóre te podkłady z Make Up Revolution. Wiecie, co wygląda jak korektor, tylko że taki w dużej wersji. No to nie jest taka super szpacha, nie jest też takie, że mam wysuszyć tą skórę, w sensie, wiecie, nie jest taki mocno zastygający, natomiast jest fajny, jest naprawdę bardzo fajny, jak na podkład drogeryjny, to jest to jeden z najfajniejszych podkładów drogeryjnych, cena też jest dobra i co Wam mogę powiedzieć, że miło się nim zaskoczyłam, naprawdę, bo czasami naprawdę z drogerii można kupić coś, co jest jakby, wydaje się, że będzie fajniejsze, dacie za to 60 zł i nagle się okazuje, że jest totalna lipa, więc jak na podkład drogeryjny, to jest naprawdę fajny podkład. To też Wam mogę polecić. A z rzeczy, które ja Wam mogę bardzo, bardzo, naprawdę bardzo polecić, to jest ta otóż konturóweczka. To jest Maybelline i to jest taka konturówka, która powstała w współpracy z Gigi Hadid. I to jest, już Wam mówię, tylko muszę znaleźć, kurczę, nie pamiętam, a to jest Gigi 13 Taura, tak się nazywa ten kolorek. Tylko wiecie co, problem jest taki, że to była seria limitowana i ja tak ubolewam nad tym, że ja sobie więcej po prostu nie kupiłam tych konturówek. To jest konturówka, która idealnie pasowała do pomadki, którą ja też miałam. Ona tutaj wydaje się dość ciemna, natomiast na ustach była troszeczkę jaśniejsza. Super, naprawdę super produkt. Bez problemu też mogłam go nałożyć na całe usta. Ja go po prostu uwielbiałam. No, nie była najtańsza, ale nie była też najdroższa.
Tutaj generalnie jest tego bardzo mało, bo jest 0,01 grama, więc no prawie co nic. Natomiast była bardzo wydajna, ona po wysunięciu, no to Wam mogę pokazać gdzieś, mniej więcej taka była. Tak ona mniej więcej wyglądała i super, naprawdę super produkt. Jeżeli gdzieś jeszcze znajdziecie na internecie, to ja proszę, żebyście mi podlinkowali co raz, a co dwa, no to sobie kupcie, bo naprawdę świetny produkt. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że te produkty Maybelline z Gigi Hadid to w ogóle był sztos. Bardzo dużo tych produktów miałam, bardzo dużo mi się dobrze sprawdzało. Ta konturówka jest jednym z tych produktów. Naprawdę fajna konsystencja, ona jest matowa, natomiast nie wysusza. Nie wysusza wcale. I dlatego fajnie ją można użyć na całości po prostu ust i nic się z tymi ustami nie dzieje. Ona ma tak przyjemną konsystencję, że korzystając z niej, to bym w ogóle nie powiedziała, że to jest matowa rzecz. W ogóle bym nie powiedziała. Ona tak się sula po tych ustach, że po prostu pyk, pyk i wiecie, no super, naprawdę fajny produkt. A jak już tak przy temacie Maybelline i Gigi Hadid jesteśmy, to ja Wam pokażę tutaj właśnie w liczbie 2. Bo po prostu nie mogłam się powstrzymać, musiałam kupić po prostu drugi ten tusz. To jest ten sam tusz, to jest tusz od Gigi Hadid we współpracy z Maybelline właśnie, albo raczej na odwrót, bo to Maybelline z Gigi Hadid pracowało. Słuchajcie, to jest produkt, który jest dwustronny i tutaj są po prostu te mikrowłókna. Z jednej strony po prostu mamy szczoteczkę z tuszem do rzęs. Ona już jest posklejana. Ja już Wam nawet nie jestem w stanie pokazać, jak ta szczoteczka pierwotnie wyglądała, bo ona ma po prostu włoski po długości przyklejone. One się strasznie posklejały. One po prostu, no wiecie, to już jest produkt zużyty, wyświechtany. Minusem jest to, że w tym tuszu bardzo szybko się kończy ten produkt i bardzo szybko też jakby on się robi gęsty. A co ze sprawą tego, że tutaj z drugiej strony mamy takie jakby mikrowłókna. I one są super, bo absolutnie nie drażnią w oko. One są po prostu mięciuśkie, są króciutkie, są bardzo miękkie, są bardzo przyjemne i to dlatego tak jest, że wiecie, jak już później zasada działania jest taka, że nakładamy ten tusz i na ten mokry tusz nakładamy sobie te włókna, a później znowu tą szczoteczką z tuszem lecimy sobie po tych włóknach, żeby je tam sobie zamalować i tak dalej. No i tutaj zawsze przy tej szczoteczce z tuszem coś tam zostanie, no i wiecie, one się ładują do tego tuszu, te włókna, no i to jest jedyny minus tej metody, że ten tusz po prostu szybko się zużywa, ale jeżeli macie na przykład bardzo taki tusz, który jest właśnie taki mokry, wiecie, no są tusze bardziej gęstsze, są rzadsze, ja mam wrażenie, że niektóre to po prostu nawet po godzinie nie zasychają, jeden mi się kiedyś taki zdarzył. I dobrym rozwiązaniem jest zostawić sobie po prostu ten produkt, nawet jeżeli tuż Wam się skończy, to zostawcie sobie, dlatego że tutaj bardzo dużo tego produktu zostaje, jeżeli chodzi o te włókna. I po prostu, jak macie jakiś swój tusz, to sobie po prostu dokoptujcie te włókienka, bo naprawdę to wydłuża. Te włókienka się fajnie trzymają, one fajnie wydłużają rzęsy, pogrubiają rzęsy. Mało tego, słuchajcie, tak jak zazwyczaj jest tak, że wiecie, idziecie do fryzjera, nie? I liczycie na to, że Wasz partner powie: o kochanie, jak Ty wyglądasz, byłaś u fryzjera czy coś, nie? To tego nigdy nie ma praktycznie, nie? Jak ja sobie tym pomalowałam rzęsy, to mój facet siedzi: Ty, a Ty dzisiaj doklejałaś rzęsy? Bo aż był sam zdziwiony. Także efekt jest. Ja zazwyczaj używam tych włókienek tak 2, maksymalnie 3 razy, ale to max, jak gdzieś wychodzę. Testowałam, czy efekt jest lepszy, jak gdzieś tam więcej tego nakładam. No nie, tak do max 3 razy Wam wystarczy i wtedy jest super, absolutnie jest super efekt. Te włókna się też właśnie sprawdzają z innymi tuszami, efekt jest wtedy ten sam, bo po prostu te włókna są takie fajne jakościowo. To są tak zwane te rzęsy w butelce, tylko wiecie co, jak ja kiedyś kupiłam sobie rzęsy w butelce, one były czarne, to jest jakiś plus, bo tutaj jest białe. Ale wiecie co, no minusem tamtych było to, że one były sztywne, a te są mięciutkie i one nawet jak Wam wpadną do oka, to one Wam krzywdy nie zrobią i one się za bardzo nie sypią. Owszem, że troszeczkę Wam się osypią, no bo to jest jednak, wiecie, no drobinka, inna drobinka, która Wam się przykleja do rzęs. No to się nie przyklei zawsze w 100%, ale to jak to się osypuje, to jest naprawdę minimum. To jest gdzieś tam troszeczkę w ciągu dnia, żebyście sobie poprawili i to jest tyle i wystarcza. Dlatego ja właśnie mam 2 opakowania tych tuszy, bo ja po prostu nadal korzystam z tych drobinek gdzieś tam, no i tak to wygląda, więc słuchajcie, no produkt po prostu, ja mam wrażenie, że te drobinki się nie kończą. I okej, moi drodzy, to słuchajcie, ja już Wam dzisiaj więcej nie gadam, bo już tak patrzę na te produkty, które żeśmy sobie omówili i no trochę szkoda, że większość jest takich bubli niż tych fajnych kosmetyków, ale to też dobrze, bo ja na przykład lubię, jak ktoś mi powie: ej słuchajcie, to mnie uczuliło, albo ej słuchajcie, to nie jest wart swojej ceny, możecie kupić lepsze.
I tak bardziej było w tym odcinku, natomiast już odcinek widzę, że trochę trwa, bo mi się oczywiście tu wszystko wyświetla. Słuchajcie, ja już dłużej dzisiaj z Wami nie gadam, dlatego że wolę to podzielić i podzielimy sobie to na jeszcze jeden co najmniej odcinek. Jeszcze do Was wrócę i będziemy sobie nadal gadać o kosmetykach. A na dzisiaj to już jest tyle. Ja Wam bardzo dziękuję, że byliście, że oglądaliście i zapraszam Was na następne odcinki. Pa!